Martyna Lewandowska-Oliwa, witam Państwa w programie Rozmowa na temat. W dzisiejszym programie porozmawiamy o najnowszej książce Marka Orzechowskiego Zdarzyło się w Berlinie, Polak patrzy na mur. Dziennikarz, komentator i publicysta jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Marku, skąd decyzja o napisaniu książki o takiej właśnie tematyce? W przypadku dziennikarza, pewnie Pani to się też w życiu przytrafi, jeżeli jest się świadkiem wielu ważnych wydarzeń i ma się tę świadomość, że to są ważne wydarzenia i towarzyszy się tym wydarzeniom, to w którymś momencie pojawia się pytanie, czy należałoby też o tym napisać, chociażby dlatego, żeby kolejna generacja, następni po nas wiedzieli, co się wówczas wydarzyło, o co chodziło. I muszę powiedzieć, z wielką, jak przeglądałem w wydawnictwach tematykę niemiecką i w ogóle tematykę obalenia muru, to stwierdziłem z dużym zażenowaniem wręcz, że właściwie do tej pory nikt na ten temat w Polsce nie pisał tak obszernie, prawda, chociaż było przecież wielu świadków i w dodatku działo się to w kraju obok, u sąsiada, więc bardzo nas to musiało interesować, dotyczyło nas bezpośrednio, a jednak nie ma takiej bazy informacyjnej, materiałowej o tym, co się wtedy w Berlinie wydarzyło, a tam się nie tylko przewrócił ten straszliwy mur, ale został zniesiony ewidentnie do samego końca podziału Europy i to już była nasza, też osobista Polaków sprawa. A jak pan myślał, dlaczego nikt nie pisał wcześniej tak obszernie, nie wydał książki na temat tamtych wydarzeń, które zmieniły tak naprawdę losy całego świata? No to jest również moja wina, bo ta książka się ukazuje dzisiaj, 15 maja wyszła z drukarni, więc jest bardzo świeża. Więc ja jestem również współodpowiedzialny, współwinny za to, bo minęło 20 parę lat od obalenia muru berlińskiego, więc jakoś żeśmy zaniedbali ten temat. Wydaje mi się, że w Polsce się działo tyle rzeczy, byliśmy bardzo skoncentrowani na zdarzeniach w Polsce, na tym, co się u nas działo, że przyjęliśmy do wiadomości, że tego muru nie ma, że podział został zniesiony, że możemy już podróżować, że mamy inny system polityczny i właściwie zajęliśmy się sobą. Natomiast to jest takie zdarzenie, które wymaga jednak pewnego spojrzenia reflektorem, zobaczenia, jakie były warunki. Przecież nie musiało się to wcale udać, mogło się również potoczyć zupełnie inaczej. Ale też muszę Pani powiedzieć, że w samych Niemczech Wschodnich obalenie muru nie zostało też jakoś przepracowane literacko, pamiętnikarsko. Wschodnio-niemieccy pisarze, jak skończyła się NRD, to jak gdyby temat utracili i czytelnika utracili. Z kolei pisarzy zewnętrznych, niemieckich, z Niemiec zachodnich, temat ten niewiele interesował. I pamiętam, pierwszy był bodajże Günter Grass, który się odwołał do całej tej symboliki obalenia muru berlińskiego. To było tak intensywne i tak ważne, że po prostu wszyscy sobie jak gdyby mieliśmy to w głowie i uważaliśmy, że nie potrzeba o tym pisać, bo i tak wiemy, co się wydarzyło. To jest osobista relacja z tamtych wydarzeń? Tak, oczywiście. Ja wówczas byłem korespondentem Głosu Ameryki w Bonn. Byłem w Waszyngtonie, jak się zaczęło w Europie już na poważnie dziać. Wiadomo było, że coś się poważnego wydarzy. I przyleciałem do Europy, przyleciałem do Frankfurtu nad Menem i już czułem, że będę świadkiem wielkich wydarzeń. I tak jak mur padł 9 listopada, jak się otworzył, to ja już byłem 10 albo 11 też przy tym murze. I też kilofem ten mur symbolicznie rozbijałem. Miałem zresztą kawałek muru, który wówczas rozbiłem z tego wielkiego betonowego płota, który tam stał, ale któryś z kolegów, który u mnie kiedyś był, po prostu musiał mi go zabrać, więc nie mam tego, ale dobrze, niech tam u niego będzie. Potem dostałem od rządu Niemiec w prezencie symboliczny kawałek muru. Tak, to jest ostatnie zdjęcie. Tak. I ona właściwie wszystko, to zdjęcie wszystko mówi, dlatego że ta budowla, która kosztowała miliardy, która dzieliła Europę i świat, nas wszystkich, tyle zostało z tego. Gruz po prostu. Jak pan patrzy na tamte wydarzenia teraz, a jak pan patrzył wtedy? To się jakoś zmieniło, ten światopogląd i to, co wtedy miało miejsce? Ten proces był niezwykle dynamiczny i on nie był też przygotowany. Nikt się nie spodziewał, że dojdzie do obalenia muru. Żyliśmy przecież w przekonaniu, a po tamtej stronie, że system komunistyczny, Związek Radziecki będzie istniał zawsze. A mur, podział Europy, był skutkiem istnienia Związku Radzieckiego. Zatem nikt nie pisał scenariusza obalania muru, obalania Związku Radzieckiego, bo to wydawało się niemożliwe.
groziło po prostu wojną. Nigdy nie wiadomo było, jak zareaguje Kreml na wypadek demontażu. I naszym wielkim wszystkich szczęściem było to, że ten demontaż zaczął się od wewnątrz. Możemy Gorbaczowa lubić lub nie, ale to Gorbaczow zdemontował od wewnątrz Związek Radziecki. My odzyskaliśmy wolność od naszej strony, nie od zachodniej. Zachód patrzył, w razie czego mógłby pomóc, ale znając ludzi na Zachodzie, nie jestem taki pewien, czy tak chętnie by podali nam w trudnej bardzo sytuacji rękę. Proszę zauważyć, że cały ten podział, który istniał, był przez Zachód zaakceptowany. Ludzie się do tego przyzwyczaili. I jak przyszedł moment zniesienia podziału w Europie, to właściwie po naszej stronie byliśmy jego zwolennikami, bo chcieliśmy odzyskać wolność. Ale na Zachodzie było dużo pytań. I niechętnie patrzono na te zjawiska, ciągle mając w podtekście obawę, że może dojść do jakiejś strasznej katastrofy, do kataklizmu, jeżeli dwóch, trzech szaleńców w Związku Radzieckim uruchomi jakiś guzik, prawda? Więc scenariusza nie było i trzeba było reagować na bieżąco. I to się udało. A jak na to wszystko patrzyło się ze Stanów, z perspektywy Ameryki? Ameryka to jest w ogóle szczególny kontynent i jak będzie pani, czy była pani w Ameryce, czy jak ktokolwiek z państwa, to momentalnie zobaczy inną perspektywę świata. Europa oglądana z perspektywy amerykańskiej to jest taki obszar, który tylko przynosi problemy. Czech nie rozumie Polaka, Polak Niemca, Niemiec kłóci się z Holendrem, Holender nie lubi Belga, Hiszpan nie lubi Francuza, prawda? Czegoś takiego w Stanach Zjednoczonych nie ma. Ameryka była strategicznym globalnym mocarstwem. I z tego punktu widzenia na to patrzono. I był taki moment, że Ameryka była przeciwna temu, potem zrozumiała, co się dzieje i od tego momentu kanclerz Kohl miał zapewnienie ze strony Busha, że będzie wszystko w porządku. Mhm. Upadek muru zaowocował nieprawdopodobnym ciągiem zdarzeń różnym. Jak bardzo zburzenie tego muru wpłynęło na losy Polski, Europy, a także całego świata? No, sam fakt, że pani tutaj dzisiaj w studio siedzi i ma taką możliwość pracy w telewizji, której kiedyś w Ostródzie nie było. A jej nie było dlatego, że system był taki, że tego typu zjawiska nie mogły występować. To miało kolosalne znaczenie dla nas wszystkich. I to nie chodziło tylko o generację, która ten mur obaliła. Ale ten mur dotyczy pani, chociaż pani tam przy tym nie było, będzie pani dzieci dotyczył i każdego następnego. Dlatego, że dzięki obalonemu murowi, którego już nie ma i nie widać, młode pokolenie, młoda generacja nie wie, co znaczy być zamkniętym za murem. Na całe szczęście. Więc wszystko to, co się dzisiaj dzieje, rozwój kraju, nowe stosunki, jak podchodzimy do sąsiadów, jak ich rozumiemy, co chcemy w życiu osiągnąć, to jest konsekwencja obalonego muru. Niech pani sobie wyobrazi podzieloną Ostródę murem. Przez ulicę Jana Pawła II, czy Czarneckiego, czy Mickiewicza biegnie mur. I po jednej stronie żyje pani wolno, a po drugiej stronie nie. Jak by pani przyjęła taką ewentualność? To wielki dramat. Ja mówię to w dużym skrócie, ale tak to wyglądało. Nie mogliśmy podróżować. Wolność podróżowania jest jedną z podstawowych wolności człowieka, żeby mógł się przemieszczać, żeby nie miał ograniczeń w tym zakresie. Wolność jest początkiem wszystkiego. Ona jest bardzo zaraźliwa. Potem ją trudno nawet zdefiniować, czym ta wolność jest. Bo jak się żyje wolno, to po prostu się żyje wolno. A jak tam te wydarzenia wtedy, upadek muru, obalenie, zjednoczenie Niemiec, wpłynęły też na polską dyplomację? Ona stanęła też przed nowym wyzwaniem. Ale rzeczywiście, mieliśmy bardzo duży problem z tym. Obawy po stronie zachodniej, co stanie się z Niemcami, jakim krajem będą Niemcy. Ciągle gdzieś w podtekście istniała obawa, czy pamiętamy przecież po prostu, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Niemcy są najsilniejszym narodem w Europie, mają najsilniejszą gospodarkę i teraz raz, że wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego podziału i pamiętam, jak kiedyś w Polsce tłumaczono, że między tymi złymi Niemcami, którzy są tam na Zachodzie, siedzą ci dobrzy w tej NRD i że jak nie daj Boże doszłoby do czegoś, to najpierw oni się między sobą będą bili, prawda? Więc nie byliśmy bezpośrednio jak gdyby zagrożeni. To były oczywiście wszystko złudzenia i kompletna bzdura.
Polska musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, co się dla niej dzieje i w jaki sposób kooperować z Niemcami w tej nowej sytuacji. I tu muszę powiedzieć, że w tym trudnym okresie, kiedy jeszcze Zachód nie udzielał poparcia, Margaret Thatcher była niezwykle przeciwna połączeniu Niemiec, François Mitterrand, prezydent Francji, właściwie tylko jedna Hiszpania, Felipe González, który był wtedy premierem, otwarcie mówił o tym, że to jest, tak powinno być, że każdy naród ma prawo do zjednoczenia. Włochy były przeciwne, Giulio Andreotti wygadywał nieprawdopodobne głupoty o nowym panagermanizmie, prawda, o Hunach, którzy przyjdą, tak. Więc to było bardzo trudne. I między innymi w Polsce były podobne głosy i trochę wówczas patrzyłem z żalem na wtedy był premierem Tadeusz Mazowiecki. To był moment, żeby rozsądnie podać Niemcom rękę, pokazać się już wtedy prawdziwym sojusznikiem w nowej Europie, bo gdybyśmy się wtedy, Polska też oponowała, ciągle stawiała pytania, ciągle się bała, kwestia granicy, skoro Niemcy się jednoczą z NRD, to być może, prawda, Szczecin i tak dalej, ciągle żądał Tadeusz Mazowiecki, by sprawa granic była najpierw wyjaśniona, żeby była ta gwarancja, Kol tłumaczył, że nie może, że tylko Zjednoczone Niemcy mogą tę gwarancję dać i tak dalej. I bardzo potrzebował sojuszników, szukał sojuszników. I gdybyśmy my wtedy podali Niemcom rękę, Kolowi, i zasygnalizowali, że jesteśmy sojusznikiem, bo my jesteśmy placko, bo ta wolność nas dotyczy. My wiemy, co znaczy nie być wolnym. My wiemy, co znaczy być rozbitym. To Niemcy by nam tego nigdy nie zapomnieli. Byśmy byli dzisiaj rzeczywiście tandemem polsko-niemieckim ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dobrymi oczywiście konsekwencjami. A jak się wtedy panu pracowało jako dziennikarzowi? To były ciężkie czasy dla dziennikarzy? To były fascynujące czasy, dlatego że drugiego takiego zdarzenia nie będzie, chyba że ktoś znowu wpadnie na pomysł, postawi jakiś mur w Europie, co byłoby wielkim dramatem i tragedią. Wymagające, trudne czasy, ale fascynujące czasy. Ja mało spałem, bo między Europą a Stanami, Waszyngtonem 6 godzin różnicy, jak z anteny schodziłem o 1 w nocy, o 2. Musiałem przecież o 8 rano już być z kolei na nogach, więc naprawdę mało spałem, ale na to nie zwracam uwagi, bo po prostu byłem świadkiem nieprawdopodobnych zdarzeń. I muszę powiedzieć, piszę o tym zresztą w książce, pewnie pani się to też w życiu przytrafi, albo przytrafi, bo już, że oczywiście redakcja musi mieć olbrzymie zaufanie do swojego korespondenta, który jest kilka tysięcy kilometrów dalej, jest naocznym świadkiem i mu wierzy, co on mówi, prawda? Chociaż w naszym zawodzie to różnie bywa. Jest się świadkiem, ale redakcja nie do końca chce w to uwierzyć, że akurat ty jesteś świadkiem tego zdarzenia. Zatem, jak już przyszedł ten moment tego naprawdę obalenia tego muru, piszę o tym książce, moja konwersacja z Waszyngtonem po prostu była dla mnie zawstydzająca. Bo ja mówiłem, że pada mur berliński. Nikt mi nie chciał uwierzyć po prostu. Więc jest się świadkiem jakiegoś epokowego zdarzenia i momentalnie jest się w wielkim stresie również dlatego, że koledzy, którzy siedzą dalej, no bez przesady, wiesz, a co robią Sowieci, no gdzie te czołgi, gdzie te rakiety? Ja mówię, no to chcecie, żeby wojna była? No nie, no ale no tak, pada mur berliński, tak? Więc dopiero jak te wszystkie, a przecież agencje. W agencjach też pracują tacy sami ludzie jak my, prawda? Też są świadkowie, też muszą być. Wysyłają ten depesze jedna, druga, więc to jest weryfikowane. Dyplomaci nie wiedzieli, co się dzieje. Jest się świadkiem takiego wydarzenia i nikt nie chce w to uwierzyć. Czy w tej książce ujawnia pan jakieś nowe fakty związane z obaleniem muru berlińskiego? Tak, oczywiście. No całe zaplecze, na przykład jak to ze strony NRD wyglądało. To nie było tak, że społeczeństwo wschodnio-niemieckie natychmiast chciało obalić mur. Ludzie są tylko ludźmi, ludzie się przyzwyczajają. Jeżeli państwo mówi, wszyscy są równi, jeżeli państwo mówi, przedszkola są za darmo, no to w którymś momencie ludzie już nie dostrzegają, że żyją za murem. A to jest jednak dla człowieka najważniejsze. W systemach totalitarnych przedszkola nie są za darmo, tylko coś za coś. Może one są rzeczywiście za darmo. Ale ludzie i tak płacą za tą cenę. Większość społeczeństwa wschodnio-niemieckiego, bo o narodzie nie ma co mówić, Honecker uważał, że tworzy naród nowy niemiecki i gdyby tak dalej było, no to byśmy mieli dwa narody niemieckie. Kompletna bzdura. Więc to społeczeństwo wschodnio-niemieckie, które żyło w niezwykłej dyscyplinie, odcięte od świata,
tutaj zrobię na marginesie, powiem, jak pojechałem pierwszy raz do Lipska, już byłej NRD, i chodziłem po mieście, były tam dwie konferencje, na których byłem, i coś mi się w oczy rzucało i nie byłem w stanie zdefiniować, co takiego. I potem jak na dworcu kolejowym stałem, czekałem na pociąg, widziałem to samo zjawisko i też nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Otóż potem się zorientowałem, ci ludzie wszyscy mniej więcej wyglądali tak samo. Blondyni, bez żadnej mieszanki, bez żadnego takiego trendu jakiegoś zewnętrznego. Jeżeli od 30 lat nie można było psuć, jak to Hitler mówił, niemieckiej rasy, więc ci ludzie, którzy mieszkali w Lipsku, w Magdeburgu, po tamtej stronie, kontaktowali się tylko z podobnymi do siebie przez kilkadziesiąt lat, od 30 lat, przez 60 lat nie było. W NRD nie było żadnych murzynów, prawda, nie było żadnych innych kolorowych ludzi, nie było żadnej mieszanki. Ci ludzie po prostu wyglądali wszyscy tak samo, mniej więcej tak samo, bo byli zamknięci. I to był jeden z wielkich paradoksów, że elity wschodnio-niemieckie chciały naprawy NRD, nie jej obalenia, naprawy, że obalenie muru to w tej chwili będzie mieli szansę stworzenia prawdziwej niemieckiej republiki demokratycznej, że gdzie będzie naprawdę sprawiedliwo, gdzie nie będzie policji politycznej, że będziemy realizowały piękne zasady socjalizmu, a nie tak jak ta partia komunistyczna. I dajcie nam spokój, zostawcie nas, my będziemy pięknym, demokratycznym krajem NRD. I dopiero potem, jak się okazało, że to jest po prostu niemożliwe, że NRD jest potwornym bankrutem, wszystkie analizy wskazywały, że na początku 91 roku NRD będzie musiała ogłosić bankructwo. Proszę sobie wyobrazić, że Honecker, żeby mieć pieniądze, żeby przejechać przez teren NRD, tak jak Polacy jechali na zachód samochodem, te autostrady utrzymywała RFN, Republika Federalna Niemiec, płacąc 2 miliardy rocznie za tą drogę z Berlina do Hanoweru. Więc jak była dziura, RFN musiało tę dziurę tam naprawić. Honecker brał pieniądze już na kilka lat z góry za te autostrady. Nie to, że dopiero w tym roku za ten rok, tylko już w tym roku za na kolejne następne 5 lat brali te pieniądze, bo po prostu już nie mieli tych pieniędzy. I co z tego, że była wschodnio-niemiecka marka, ale to była wewnętrzna zamknięta waluta, która nie miała żadnego znaczenia. A na świecie inne waluty są ważne. I tak jak u nas, tak również w NRD. Drzwi wszędzie otwierała silna waluta zachodnio-niemiecka. Więc bankructwo, o czym ludzie sobie oczywiście nie zdawali sprawy. No i to ta troska o to NRD, które teraz naprawdę już bez Honeckera zbudujemy, będzie to piękna kraina i tak dalej. Więc ta wschodnio-niemiecka opozycja, która była niezwykle słaba, potem te demonstracje, no to był taki moment, w którym część ludzi zaczęła sobie zdawać sprawę, że nie ma sensu w ogóle walczyć, a ponieważ społeczeństwo nie było i tak związane z tym państwem jako takim, no bo narodu nowego Honecker nie stworzył, więc właściwie było im obojętne, co się potem stanie. Ale to też był pewien problem. Mhm. Jak długo panu, jako człowiekowi, który patrzył na te wydarzenia, był dziennikarzem, zajęło pisanie właśnie tej książki? Samo pisanie to nie jest już dużym procesem, wymaga dużej dyscypliny. Ja mam swoje notatki, każdą korespondencję, którą nadawałem, mam w swoim archiwum, także jeżeli chodzi o fakty, cyfry, dane, to miałem to wszystko, więc wystarczyło tylko uporządkować, sięgnąć, zobaczyć co i jak. Sam proces pisania w sumie 3 miesiące. Pisałem wieczorami, bo w ciągu dnia byłem zajęty czym innym, no ale musiałem się ciągle pilnować, żeby zachować ten rytm, żeby tę opowieść od takiego, jak ją zacząłem, skończyć. I właściwie ta książka opisuje te 329 dni, bo od upadku muru do zjednoczenia Niemiec było 329 dni. I w tych 329 dniach działo się bardzo, bardzo dużo. I muszę powiedzieć, że mi sprawiło wielką przyjemność przypominanie sobie tego, co się wtedy wydarzyło. Szczęśliwy, że piszę już tylko o czymś strasznym, ale byłym. Nie aktualnym, tylko byłem. Do kogo pan kieruje tę książkę? Do wszystkich do Polaków? Do różnego pokolenia? Oczywiście, do różnych, bo tak, do pani. Proszę, zachęcam, niech pani przeczyta. Na całe szczęście już pani nie przekraczała tej granicy z zasiekami, z psami. Proszę sobie przeczytać rozdział, jak się przekraczało granice NRD-RFN w Helmstedt, w Marienborn, po wschodnio-niemieckiej stronie. Przejście graniczne
miało 34 hektary powierzchni. Pracowało tam 1000 policjantów. To nie było przekroczenie granicy, to było wejście do piekła, wyjazd z piekła, albo z drugą strony wjazd do piekła. Być może do piekła nawet łatwiej trafić, niż tam tę granicę przekroczyć. Zabierano dokumenty. Samochód mógł się poruszać 10 km na godzinę. Jechał specjalnymi śluzami. Wszystko się mogło wydarzyć. I jeszcze w dodatku umieszczono wysoko na takiej platformie, było to niby kamera wideo, prześwietlano promieniami rentgenowskimi te wszystkie samochody, 30 sekund, o czym oczywiście nie wiedzieliśmy, a chodziło o to, żeby ewentualnie znaleźć ukrytego w bagażniku jakiegoś uciekiniera. Czekając tam, byliśmy poddawani działaniom promieni rentgenowskich. Już sam ten fakt jest zbrodnią po prostu wobec tych tysięcy ludzi, którzy tam przejechali, o czym oczywiście nie mieliśmy żadnego pojęcia. Był taki pisarz wschodnio-niemiecki, dziennikarz Jürgen Fuchs, który był jednym z najbardziej wyjątkowych, silnych, zdecydowanych przeciwników reżimu wschodnio-niemieckiego i jak go Stasi aresztowała, to był w więzieniu Stasi poddawany działaniom promieni rentgenowskich, żeby go zniszczyć po prostu. I w końcu, kiedy go wyrzucono, kiedy pojechał do Berlina Zachodniego, mieszkał w Berlinie Zachodnim, nieprawdopodobnie go szykanowano. Stasi zamawiała na jego koszt taksówki, podróże zagraniczne i tak dalej. Przyjeżdżały samochody, że niby przeprowadzka jest. Bez przerwy monterzy jacyś przychodzili. Człowiek nie mógł w ogóle normalnie funkcjonować. I któregoś dnia stwierdzono u niego raka. Zmarł zresztą biedak potem w krótkim czasie. To był skutek tego, co przeszedł w więzieniu. O tym wszystkim jest ta książka, ale proszę mi też powiedzieć, pan jest autorem innych publikacji, a wiem, że zrodził się pomysł napisania książki o Ostródzie. Ostródę kocham. Jestem tu już bodajże chyba 50 raz. Jest to przepiękne miejsce. Jak wczoraj przeszedłem się promenadą nad jeziorem i pamiętam swój pierwszy pobyt w 2003 roku. To są oczywiście dwie Ostródy. Kocham to miasto, kocham tę okolicę. I dlaczego nie o Ostródzie? Tyle już wiem o tej Ostródzie, byłem świadkiem tylu zdarzeń. W końcu z Ginterem Verheugenem tutaj przyjeżdżaliśmy i będziemy przyjeżdżać. Jest tylko w Ostródzie honorowym obywatelem w całej wielkiej Europie. A był komisarzem nie tylko do rozszerzenia, do wejścia Polski do Unii, tylko wszystkich innych pozostałych krajów. A tylko w Ostródzie jest tym honorowym obywatelem. Więc bardzo często też rozmawiamy ze sobą tam o problemach Polski i Ostróda jest dla mnie też taką soczewką Polski. Tutaj dokładnie widać, co znaczy wejście Polski do Unii, członkostwo Polski w Unii Europejskiej i mądre po prostu wykorzystanie, tak jak czytałem list pana Verheugena, każdego typu zdarzenie potrzebuje mądrych ludzi. Mądrzy ludzie mają dobrze poukładane w głowie i nadają całemu zdarzeniu pewien wizerunek, godny zaufania, któremu się chce wierzyć. I oczywiście jest parę innych pięknych miejscowości, no ale chociaż moje serce jest wielkie, nie mogę znowu tak się rozdrabniać. Tutaj zakochałem się w Ostródzie, ja o Ostródzie napiszę. Może nie tak jak Kirst, który się tutaj urodził, wielki niemiecki pisarz, o którym warto pamiętać, jeden z największych niemieckich pisarzy, ale nie wiem, może zrobimy tutaj jakiś kryminał o Ostródzie napiszę. W każdym bądź razie z wielką przyjemnością będę pisał o Ostródzie, a co to będzie, no to się przekonamy, jak książka będzie napisana. W takim razie czekamy na publikację i na to, jak ona się ukaże. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To był program Rozmowa na temat. Do zobaczenia.